Stanisławie Tadeuszu, spotykamy się na planie sesji do magazynu Viva. Taki niecodzienny anturaż za nami, ale też może dla was niecodzienna sytuacja, bo jesteście tutaj na sesji ze swoją mamą, panią Agatą Młynarską. Jak to się w ogóle stało, że zgodziliście się wziąć udział w tej sesji? No, sytuacja może niecodzienna, ale z drugiej strony to jak się zastanowimy, to my w ciągu naszego życia od dzieciństwa w takich sytuacjach bywaliśmy bardzo wiele razy. Mhm. I różne były okresy, bo był taki kawał czasu, kiedy po prostu ja bardzo unikałem wszelkich tego typu sytuacji, żeby się publicznie z moją mamą obnażać z naszym życiem. No i teraz po prostu stwierdziłem, że nie stanowi to dla mnie żadnego problemu i jakoś tak się umówiliśmy, że zrobimy sobie taką wspólną sesję. Wydaje mi się, że miałem podobne podejście. Po prostu no, nie czułem, żeby to było jakieś moje miejsce, albo żebym w ogóle czymkolwiek jakoś się wybijał, żeby faktycznie spróbować zwracać na siebie uwagę, więc no, nie miało to dla mnie jakiegoś takiego logicznego wytłumaczenia, po co ja miałbym się pchać przed obiektyw, skoro tak naprawdę jestem synem. Jak... I to jest twoja największa zasługa. No właśnie. Więc... Czy to, co robicie dzisiaj, to był pomysł waszych rodziców, czy totalnie mogliście pójść w swoją stronę? Moje drogi były różne. Moja na początku ścieżka taka życiowa była związana ze służbą Rzeczpospolitej i zajmowałem się dbaniem o najważniejsze urzędy państwowe podczas wizyt zagranicznych. A później postanowiłem, że się zajmę po prostu swoją pasją, czymś, co kocham robić, wspinaczką, którą uprawiam od bardzo dawna. A oprócz tego trafiła mi się jeszcze taka sytuacja dziejowa, że po śmierci naszego dziadka, Wojciecha Młynarskiego, po prostu fundacja jego imienia, założona przez rodzinę, powstała i być może w związku też z moim doświadczeniem takim urzędniczym, rodzina powierzyła mi rolę ogarnięcia tej fundacji i po prostu pracy dla niej, więc zajmuję się też tym. No droga ta dzika inna. No właśnie, to jest zupełnie inna artystyczna dusza. Tak, no moja droga jest inna. Ja się zajmuję realizowaniem filmów, jestem operatorem, robię zdjęcia do projektów filmowych. Też się wspinam, ale to jest jakby moja pasja taka prywatna, nie związałem się z nią zawodowo i rozwijam się w tym kierunku. A na koniec chciałbym jeszcze zapytać o mamę, bo to z nią sesja. Czego wy życzycie swojej mamie dzisiaj? Bo wiem, że te relacje przecież są różne, kiedy dorastamy, kiedy jesteśmy już dorośli. Więc jak byście określili dzisiaj waszą relację? Czy to jest przyjaźń? Czy to jest jednak mama, synowie? I czego byście jej życzyli? No mam wrażenie, że dzisiaj to jest coś w rodzaju przyjaźni. No, nasze stosunki są bardzo takie dojrzałe. Bardzo, bardzo się w ostatnim czasie dobrze dogadujemy i lubimy. I wszyscy czerpiemy z tego bardzo dużo takiej dobrej energii. No. A czego ja życzę mamie? Chyba życzę mamie tego, żeby dalej właśnie utrzymywała ten dobry taki wiatr, który ostatnio złapała. W sensie, że widzę, że mama bardzo uspokoiła sposób w ogóle na przykład swojej pracy, traktowania pewnych rzeczy i bardzo widzę, że dobrze też jej się ułożyło życie w końcu takie najbardziej osobiste. No więc ja się za nią cieszę i uważam, że życzę jej tego, żeby po prostu tak dalej było. Do szczęścia tak naprawdę dużo nie trzeba, a warto po prostu docenić, jak po prostu jest dobrze. O, tak bym powiedział. No nie wiem, czy coś chcesz dodać, bo życzeń już tyle. No właśnie ciężko coś dodać. Mógłbym dodać, że życzę mamie po prostu zdrowia, bo boryka się z pewnymi problemami, więc można tylko jeszcze życzyć mniej stresu i jeszcze więcej zdrowia. I żeby, tak jak brat mówił, nie zbaczała z kursu, który obrała. No do tej rzeczy się absolutnie przyłączamy, o czym jeszcze pani Agacie na pewno powiem, ale wam życzę, żeby ta sesja była fajną pamiątką, bo wiem, że decyzja może nie była łatwa, ale obiecujemy, że zrobimy co w naszej mocy, żeby to była właśnie fajna pamiątka na lata. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.